Cześć, nazywam się Robert Marchel i od 2008 roku codziennie prowadzę konsultacje na temat naprawiania związków i powrotów do byłych partnerów. Jeśli właśnie ktoś z tobą zerwał, a tobie nadal bardzo zależy na tej osobie, to właśnie masz przed sobą jedną bardzo ważną decyzję. Czy próbować nadal walczyć o ten związek, czy może lepiej dać sobie spokój i zapomnieć? Decyzja jest tym trudniejsza, jeśli macie ze sobą dzieci. Z jednej strony najczęściej słychać głosy: zapomnij, powroty nie mają sensu, a z drugiej prawdopodobnie sam znasz nie jedną parę, która w swoim związku miała jakąś krótszą lub dłuższą tak zwaną przerwę, czyli rozstali się, ale po jakimś czasie do siebie wrócili. Na tym nagraniu przedstawiam trzy sytuacje, w których zdecydowanie nie warto nadal próbować i lepiej będzie zapomnieć. 1. Kiedy twój ex jest już w nowym związku. To najtrudniejsza z możliwych sytuacji. Tym trudniejsza, im silniejsze są uczucia twojego byłego partnera do tej nowej osoby. Jeśli jest tam zauroczenie, czy wręcz zakochanie, to niestety prawdopodobnie musisz się poddać. Trochę inaczej jest, jeśli twój były partner dopiero zaczyna się z kimś widywać, ale zdecydowanie nie jest to jeszcze żaden związek i jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Bo często nie wychodzi z tego nic, nowa relacja szybko się kończy, a przez to twój były znowu może być dużo bardziej otwarty na kontakt z tobą. 2. Jeśli rozstaliście się ze względu na zbyt dużą różnicę charakterów i wartości życiowych. Niestety nie każdy do siebie pasuje, nawet jeśli na początku wszystko na to wskazywało. Ludzie potrafią się też z czasem mocno zmieniać w trakcie trwania związku, na przykład pod wpływem środowiska z nowej pracy. Jeśli zerwaliście ze sobą, bo często kłóciliście się z jakiegoś powodu, to nawet jeśli pod wpływem tęsknoty znowu do siebie wrócicie, to najprawdopodobniej stare problemy wrócą prędzej czy później. Jeśli przed rozstaniem nie odpowiadało ci to, w jaki sposób zachowywał się twój partner, to miej świadomość tego, że po powrocie prawdopodobnie nic się nie zmieni. Dlatego zanim podejmiesz decyzję o tym, że chcesz walczyć o swojego byłego partnera, bądź pewny, że rozumiesz, dlaczego tak naprawdę rozpadł się wasz związek i skup się na tym, żeby po swojej stronie nie popełniać tych samych błędów. 3. Kiedy twój były partner ewidentnie się od ciebie odciął. Nie odbiera od ciebie telefonów, nie odpisuje na żadne wiadomości, albo nawet jeśli daje jakieś znaki życia, to od dłuższego czasu kontakt jest wyłącznie z twojej strony. Dlatego nie widujecie się nigdzie regularnie i nie masz żadnego innego punktu zaczepienia. Czasami tak już jest, że druga osoba podjęła twardą, logiczną decyzję o rozstaniu i nawet jeśli sama od czasu do czasu o tobie myśli, to świadomie się od ciebie odcina. Wtedy lepiej odpuścić. 4. Kiedy od dłuższego czasu jesteś w zawieszeniu i nic nie posuwa się naprzód. Nie spotykacie się tak często, jakbyś chciał, ani nie jesteście tak blisko siebie, jakbyś chciał. Albo relacja jest czysto seksualna, ale druga strona od dawna ciągle powtarza, że nie chce się angażować. W takim wypadku na początku warto się zastanowić, w którym miejscu popełniasz błąd. Jednak, jeśli próbowałeś już wielu rozwiązań i nadal nic się nie dzieje, to często lepiej będzie odpuścić i nie tracić na tą osobę więcej energii. Jeśli znajdujesz się w tej jednej z opisanych sytuacji, to w najlepszym wypadku musisz zupełnie odpuścić na dłuższy czas, najlepiej na co najmniej miesiąc lub dwa, zanim kolejny raz się skontaktujesz. W najgorszym musisz odpuścić całkowicie i na zawsze zapomnieć o tej osobie. Ale pamiętaj, że bez względu na to, co postanowisz, nie spędzaj teraz czasu katując się smutnymi piosenkami, pijąc wino i oglądając zdjęcia twojego ex. Im szybciej wrócisz do normalnego życia, tym lepiej się poczujesz. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie szanse masz na powrót do byłego partnera, to zapraszam do rozwiązania bezpłatnego testu, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. W zależności od decyzji, którą podejmiesz, zapraszam też do zapoznania się z moimi kursami o tym, jak wrócić do byłego partnera, albo o tym, jak zapomnieć o ex. Znajdziesz je na stronie kursy.jakzdobywać.pl. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.